Ja sobie tak wyszedłem rekreacyjnie, stosunkowo blisko domu, ale zobaczcie, jaki teren. Nawet nie sądziłem, że coś znajdę, a tu jest prawda pierwszy moniak. Pierwszy moniak na przełamanie i to będzie chyba 5 groszy PRL. Ale jaki teren, gęsto, duszno, krzaki nałamane, ale pochodzimy trochę, dla zdrowotności. Pierwszy moniaczek. Witam was, moi kochani, w takim oto klimacie. Mam pomocników, ale czy zdecydują się na kopanie, to nie wiem. Dzisiaj stosunkowo nieplanowany wypad, jak przed chwilą na wejściu powiedziałem, ale zobaczymy, pochodzę, taki gęsty lasek, zarasta wszystko, zobaczcie, zarasta naprawdę szybko, niemiłosiernie. 12-13 kwietnia dzisiaj, a tu takie chaszcze, kleszcze, trzeba się co chwilę oglądać. Ale co, pokopiemy, pochodzimy sobie troszeczkę dla zdrowotności, a co wyjdzie, no to zobaczymy sami, no niech coś będzie, kurde. Lecimy, pierwsza moneta jest, ale zobaczcie, jaki klimacie, kto się zrobił, nie? Pięknie. Zaraz jak wywalę jakąś suszką w baniak, kolejny sygnał, ale jakie korzenarium, nie? Takie korzenie, że masakra, to jakiś dziwny element, może jakaś nóżka od czegoś, albo część dzwoneczka, no nie, zawijamy i lecimy dalej. Muszę się przenieść chyba w tamten teren, bo tutaj zobaczcie, no nie mogę się przedostać, aczkolwiek nie odpuszczę. Tutaj na 20 metrach troszeczkę pomacham, może jeszcze coś fajnego wyjdzie. Wykopane, namierzone, już mam w torbie. Kochani, nie będę wam pokazywał nic szczególnego, kółeczko od zapalniczki, od zapalania. Tam widzę kora obdarta na drzewach, może jakiś zrzut się znajdzie stary jeszcze. Taki lasek. Ha? Fajnie by było. Pomocnicy, sześciu boleści. Patrzcie, na samym wierzchu, na samiuteńkim wierzchu leży guzik i jest bardzo ładnym guzikiem. Ja go przeczyszczę, na samym wierzchu leżał. I zaraz wam go pokazuję w całości. Nie wiem, czy to jest guzik pruski, czy cesarstwo. Prawdopodobnie będzie cesarstwo. Tak, cesarstwo niemieckie, po tych piórach poznaję. Na samym wierzchu. Dobra, delikatnie go przeczyszczę. I tak w sobie już widzieliście, ale tak dla zasady jeszcze go pokażę. Dusi ją! Dobra, przeczyszczone, szczotka zadziałała. Patrzcie się, no nie ma. Nie ma, jak to się mówi. Boże, i ten pęcherz, nie, już się pojawiał na filmie. Zoltan i jego pęcherz. Nie ma powodów do narzekań. Fajne znalezisko. Dobra, muszę się spieszyć, bo w lesie zrobi się stosunkowo prędzej ciemno, a już jest godziny późno popołudniowe. Także zaraz tu nie będę nic widział. Ale jeszcze bym troszeczkę pochodził, bo jest niedosyt. A w sumie niedawno zacząłem. Patrzcie, no tutaj. Ale będzie kapser. Zamknięcie skali normalnie, nie? Czekajcie, ustawię was i kupniemy to razem, nie? Czekajcie, może uda mi się was tutaj gdzieś... Kochani moi... O Boże, myślałem, że suszka twarda, suszka miękka. Prawie bym sobie nogę złamał. Tutaj może na drzewie, bo wiecie co, jaka akcja? Ja torby przecież nie wziąłem. Może wyskakuję z domu tak tylko na chwilę. Co, będziecie coś widzieć? Czekajcie, gdzie ja jestem? Dobra, nie będzie tragizmu, kopiemy. 94 czy 6, już nie pamiętam. Dobra, czekajcie, jeszcze raz namierzę, szybciutko. O, ale to będzie kapsel. Chociaż można się pomylić. Dobra, ominąłem korzenie jakoś. Dobra, już wiemy, co to jest, kochani. Było jedzone. Łyżka. Pół łyżki. Było jedzone. Jaka chochla wielka, nie? Kurde, a ja szukam stojaka. Szukam stojaka, łapię tutaj za ramię, żeby zdjąć plecak. A plecaka nie ma. Dobra, robię sobie przerwę na napicie. Napicie się wody, bo papierosy nie palę. Trzy miesiące bez fajek, nawet trochę dłużej, ale wody trzeba się napić. A mam tutaj nic innego. Nie można przesadzać na wolnym. Dobra, napiję się i kopię dalej. Może, żebym taką jeszcze jedną gdzieś polalkę znalazł tam w oddali. No przemieszczę się, zobaczymy. Za późno ruszyłem dupę z domu, ale siedziałem kilka godzin na rybach i trochę też mnie to wypompowało. Dobra, my nie o tym, nie o moich rybach, o łyżkach. Psy mi uciekły. Zostałem sam. Piję i lecimy dalej kopać. Tamta polalka została zaliczona.
Ale tutaj zobaczcie, jaki klimat. We wrześniu, październik trzeba na grzyby. Teraz widzę tam jeszcze jedną polanę i tutaj. A tu brakuje właśnie kogo, żeby teraz przychodził i się pytał: panie, są grzyby? Jo, są. W kwietniu. Dobra, znowu chwila oddechu, bo wy tego nie widzicie, ale jest następne pół godziny poza mną. A fajne te przecinki tu. Widać sobie w oddali, co się dzieje. Kurwa, robactwo. Jestem cały pogryziony, nie? Dobra, suniemy dalej. Ale majestatycznie w tym lesie, nie? Piknie. Psy znowu gdzieś uciekły. Nie będę dar się po lesie. Nie jakoś, żebym narzekał, nie wiadomo jak, bo tu nie ma co narzekać. Jest pięknie. Jakie pajęczyny, nie? Musi jakaś bestia się na mnie czaić. Ale wolę chyba swoje łąki, nie? Pastwiska. Lasy mają swój urok, ale... Czekajcie. Lasy mają swój urok, ale jednak... Jest następny guziczek. Już od razu widzę, patrzcie się. Nawet go nie będę wycierał. Drugi dzisiaj, ogólnie trzeci. Boże święty, co tutaj w tych liściach? A ogólnie to nie żartuję, bo tu jest łoś na łosiu, nie? Łoś na łosiu. Drugi guziczek pruski. Pierwszy wykopany 2-3 dni temu. Z tą małą koronką. Fajne znalezisko. Ja tutaj kiedyś chodziłem kilka lat temu, widzicie. No nie ma miejsc przychodzonych, trzeba chodzić. Machać tą cewką. Dobra, do pudełeczka go włożę, zasypuję dołek i idziemy dalej. Już byłam na wierzchu, także namierzamy razem, co by to nie było. Uwaga na oczy. Ale tu było 74, będzie taki kapsel. No oczywiście, na tym się pomylić nie można, ale wykopany. A co to za kapsel? A z ciekawości sobie, wiadomo, to tylko kapsel, ale na pewno polski jakiś. Starogardzkie zakłady przemysłu spirytusowego. Rok założenia 1846. No to fajnie. Dobrze, że nie słyszycie mnie poza telefonem, ale Jezu, narzekam jak Tomasz Kropek na ostatnim filmie. Tomcie, ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Tutaj logo kanału Tomka. Przed chwilą kopałem dół tagu, ale zobacz, jak sobie teraz utrudniłem. Ale wiem, zaraz będą wyrzuty. Zoltan, co Ty wiesz o ciężkich warunkach i lesie, nie? Jezu, a wykopałem dół, wyjąłem jakiś mały element, jakiś drucik, zasypałem, a tam jeszcze sygnał. Tyle się nakopałem, kapsel, ale patrzymy co teraz. Nie, no nie wierzę po prostu. Jakaś... To będzie jakaś mała... Jakaś mała pipidówka. O, proszę bardzo, patrzcie się, jakie jaja. Kulka muszkietowa. Ty, no nie wiesz, to jest kulka muszkietowa. Jeżeli by była od szrapnela, mi się wydaje, no to by była ucięta i to chyba nie były kulki ołowiane, jak się nie mylę, od szrapnela, tylko były z jakiejś stali robione. A tu patrzcie. Muszę się temu dobrze przyjrzeć. No ewidentnie ołów, tak jakby była tu ucięta, no, albo były jajca, nie? Zaraz będzie Zoltan przywiózł z wysp kulkę muszkietową z sobą, podrzucił i kopał doła 45 cm. Dobra, jednego psa zgubiłem, dwa są najważniejsze. Zasypuję, chwilę odpoczynku. O, tutaj takie zielone coś jest, połać jakaś taka połacz. Ale tu jeszcze idzie w miarę oblecieć. No latem to już by był tutaj tragis, uwierzcie mi, byłem. Nie da rady, ale jakoś dzisiaj jeszcze względnie można tutaj trochę poprzemiatać tą cewką, aczkolwiek już tak wywaliłem tyle razy w gałęzi, już... O Jezu, co to jest, ping-pong, i tak była klejona, nie? Lecimy. Dobra, melduję się, u mnie upłynęło chyba 45 minut. Ja zaliczyłem tamten las. Ten iglasty, poszedłem do tego na koniec i wracam praktycznie tą samą drogą. Jakie warunki, nie? Dobra. 80, ale będzie kapslok albo blacha. Tam jakiś pełno blach z tyłu było. No właśnie, zobaczcie, no wszędzie, a to mam drugą część. Ja, serio? Normalnie zaraz wyzionę ducha. Patrzcie, jaki rów. Stare drzewa. Może by wlazł do tego rowu, co? Pewnie śmieci będzie dużo. A tam jakieś ruiny są. Patrzcie, chatka. Ale klimat, ale kleszczy. To mam na sobie milion chyba, nie? Zaraz mi łapę normalnie zjedzą. Nie wbiją krew, tylko mi odgryzą rękę chyba. Czuję to po prostu, nie?
Jezu, teraz gdzie ja się dopiero wpakowałem. Patrzcie sobie przy tej chacie. Ja w tej studzie kiedyś nawet magnesem łapałem parę lat temu. Ale tu jest śmieciowisko, ale wy nie uwierzycie. Moi drodzy, ja mam moniaka z tego śmieciowiska. I on leży tutaj, nie? O Jezu, w takim normalnie śmieciowisku. Nie wierzę. Dobra, bez fenola nie wracam. 10 feningów. 10 feningów. Z wiatrakiem. O ja pierdziel. Tutaj to łyżka na łyżce, śmieć na śmieciu. Ale dobra, no jest fenol, nie? Jaki czarny. Dzisiaj urozmaicenie. Znajdek. Bez wielkich huków, grzmotów, ale i tak jest fajnie. Żegnam się z wami. Jaki klimat, nie? Zaorany totalnie. Dobra, idę odpoczywać w tym momencie. Wam dziękuję za obecność. Nie było łatwo, ale jakby było zbyt łatwo, to nie byłoby ciekawie, nie? O kurde, nie wyobrażacie sobie, co ja czuję, aż mi normalnie oddech zabrało przez chwilę. Trzeba było iść na pole, ale w sumie lasek zaliczony. A chodziło mi o to, żeby się dowiedzieć, co w nim jest. Oczywiście całego nie przeszedłem, bo to jest niemożliwe fizycznie, ale ile dałem radę, tyle się starałem. Trzymajcie się, a ja uciekam jak najszybciej do kolejnego odcinka. Cześć!